Jestem w Łodzi na ulicy Grochmanów. Jadę od strony dworca Łódź Fabryczna. Na najbliższym możliwym miejscu chciałbym zawrócić, aby wrócić się do kierunku dworca Łódź Fabryczna. Mam pierwsze skrzyżowanie tutaj, tylko i wyłącznie możliwość skrętu w lewo w ulicę Wierzbową. Więc jedziemy dalej. Za chwilę kolejne skrzyżowanie. Tutaj również tylko możliwy skręt w lewo, więc jedziemy jeszcze dalej. Szukamy tego możliwego miejsca do zawrócenia. No i takowe miejsce do zawrócenia będzie dopiero przy pętli w ciągu ulicy Wydawniczej na rondzie. Tutaj w zasadzie nie wiem, po co ten prawy kierunkowskaz na tutaj, natomiast tutaj no te pasy są oznakowane wszystkie jako skręt w prawo w tym miejscu, stąd też również u mnie kierunkowskaz. No i mamy wspomniane rondo imienia Marka Edelmana. Na tym rondzie sobie mogę zawrócić i pojechać z powrotem w kierunku Łodzi Fabrycznej. Zobaczcie, właśnie oznaczone te miejsca jako skręt w lewo, tak jakbyśmy tutaj mieli do czynienia ze skrzyżowaniem, a przecież tutaj żadnego skrzyżowania nie ma. No nie no, coś tam powiedzmy, że kiedyś może było, bo jakiś zakaz ruchu jest i stąd może właśnie to oznakowanie takie, że jest to skręt w lewo. A jeśli tak oznakowane miejsce mamy, to oczywiście używajmy tych kierunkowskazów w takich miejscach. A ja sobie wracam na prawy pas i jadę z powrotem w kierunku dworca Łódź Fabryczna.